Ramy z Panamy mówią witamy. Kolejny dzień i kolejny kurier. I o czym to ja wam miałem dzisiaj opowiadać? W zasadzie to chyba o historii. Taki był plan. No plan na wszystkie kuriery w sumie. 5 listopada 1370 roku zmarł bez legalnego, podkreślam, męskiego potomka Kazimierz III Wielki. Ostatni król Polski z dynastii Piastów. 17 listopada na tron wstąpił jego siostrzeniec Ludwik Węgierski. No i słuchajcie, no ostatni Piast, ostatnia szansa na znalezienie Piasta, monety Piasta z takiej prawdziwej dynastii, to mnie bardzo kręci. 5 listopada 1605 roku przenosimy się tutaj do mnie, teraz na Wyspy Brytyjskie, udaremniono tak zwany spisek prochowy, którego celem było wysadzenie budynku angielskiego parlamentu podczas obecności króla Jakuba I Stuarta. Do dziś obchodzi się w tym dniu ten święto, tak zwany Benfire, święto fajerwerków, dzień Gaja Foxa. No, jakoś tak, Gaja jakiegoś tam. Tutaj Anglicy strzelają tony fajerwerków, przeżywają niebo, jest kolorowo, jest barwnie, płoną wielkie ogniska, na których pali się kukłę właśnie tego zamachowca, pali się kukły znienawidzonych polityków. W tym roku podejrzewam, że Borys będzie płonął jasnym ogniem. 5 listopada 1831 roku skazano na śmierć przywódcę powstania amerykańskich niewolników Nata Turnera. O Nacie Turnerze ja już kiedyś opowiadałem, albo nie opowiadałem, nie wiem. Jeżeli nie opowiadałem, to opowiem przy okazji wybuchu tego powstania więcej. Przy okazji rocznicy wybuchu, o tak. 5 listopada 1849 roku w Nowym Ermitażu w Petersburgu umieszczono ważącą 20 ton tak zwaną carycę Was. Piękna. Zobaczcie na zdjęciach, to jest śliczna rzecz. Zapiera dech. W takiej zupkę podać na przyjęciu weselnym to by robiło wrażenie, prawda? 1883 rok, powstanie Mahdiego w Sudanie. Zwycięstwo powstańców nad wojskami egipskimi w bitwie pod El Obit. O powstaniu Mahdiego czytaliśmy dużo na kartach powieści Sienkiewicza w Pustyni i w Puszczy. Ja już kilkakrotnie wspominałem tutaj na łamach kuriera o tym powstaniu. A jeżeli chcecie więcej o bitwie, to ja też nie będę opowiadał, bo tymi opowieściami o bitwach wydajecie się być zmęczeni. 5 listopada 1893 roku w Krakowie odbył się pogrzeb Jana Matejki. Jan Matejko zmarł kilka dni temu, pamiętacie, wspominaliśmy o tym w kurierze. Natomiast 1895 rok John B. Selden opatentował pierwszy amerykański samochód. W 1906 roku nasza rodaczka Maria Skłodowska-Curie wygłosiła swój pierwszy wykład w Sorbonie. Pani profesor była już z niej wtedy. 5 listopada 1935 roku amerykańska firma Parker Brother wprowadziła na rynek grę planszową Monopoly. Zobaczcie, już jeszcze chwilka i minie 100 lat, odkąd Monopoly jest na rynku. Widzieliśmy różne mutacje, eurobiznesy, futbol biznesy, wszystko w oparciu o tą grę, która bawi całe pokolenia, siadają przy niej całe rodziny, także no jedna z takich fajniejszych rzeczy. 5 listopada 1937 roku zmarł Bolesław Leśmian, polski poeta, notariusz pochodzenia żydowskiego, urodzony w 1877 roku. Bardzo lubię tego poetę, bardzo lubię jego wiersze. Chyba szczególnie urzeka mnie wiersz, który znalazł się w tomiku poezji wydanym po śmierci już Leśmiana. To była chyba Dziejba Leśna, tak sobie myślę. Wiersz zatytułowany jest Boże pełen w niebie chwały. No i zaczyna się od takich słów. Boże pełen w niebie chwały, a na krzyżu pomarniały. Gdzieś się skrywał i gdzieś bywał, żem cię nigdy nie widywał. Wiem, że w moich klęsk czeluści moc mnie twoja nie opuści. Czyli razem trwamy dzielnie, czy też każdy z nas oddzielnie. Mów, co czynisz w tej godzinie, kiedy dusza moja ginie. Czy uzeronisz potajemną, czy też giniesz razem ze mną.
No, Leśmian to gruby facet, naprawdę, on piękne rzeczy pisał, mówię wam. W 1966 roku pilot Stanisław Józefczak ustanowił na SZD-9 Bocian, to jest szybowiec polskiej konstrukcji, rekord absolutnej wysokości lotu. Wzniósł się na 12 560 metrów. Przeskoczył Mount Everest i to tak grubo, o połowę przeskoczył jego wysokość. Natomiast 1967 rok znów takie wydarzenie wiekopomne, kreujące rzeczywistość młodych ludzi we wszystkich krajach bloku komunistycznego, bo na Zachodzie to jest mniej znana historia, ale wyobraźcie sobie, że 5 listopada 1967 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka czechosłowackiego serialu animowanego o przygodach rozbójnika Rumcajsa pod tytułem Rozbójnik Rumcajs. Tak, tak było. 5 listopada 1985 roku w Wojewódzkim Ośrodku Kardiochirurgii w Zabrzu zespół pod kierownictwem Zbigniewa Religi dokonał pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca. Niesamowitym człowiekiem był Religa. W 2004 roku pożegnaliśmy bardzo interesującego malarza. Jego obrazy są takie surowe, takie folkowe, nazwałbym to, nie wiem. Te wyobrażenia są postaci, które znajdują się na jego płótnach, są takie troszkę jakby komiksowe, taką słabą kreską robione, ale mi osobiście się bardzo podobają. Podoba mi się to jego zgłębianie tego folkloru, tej, nie wiem, tej cepeli takiej polskiej. Jerzy Duda, gracz, odszedł. Polski malarz, rysownik, urodzony w 1941 roku. No i w 2006 roku były iracki dyktator Saddam Hussein został wraz z dwoma współpracownikami skazany na karę śmierci. No i to są wszystkie newsy, które dla Was przygotowałem w dniu dzisiejszym. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci i niech moc Was nie opuszcza. Hej, hej, pa, pa!